są te z dzieci. O, właśnie pan z panią kuratorką tej wystawy. Tak. Do tego zaprosiła pana, który jest. No właśnie, a kim jeszcze? Gdzie artysta może pokazywać swoją sztukę? Że z jednej strony, niekoniecznie musi to być galeria, w jakiej my się znajdujemy, chodzi o to, że tego artystę spotkałam podczas jednej podróży w Nowym Jorku i to zdjęcie upamiętnia fragmenty jednej z tysiąca może rozmów na temat sztuki, a jednocześnie rozmów, które powodowały to, że artysta dla takiej, ja nie wiem, publiczności galeryjnej, tylko wolał znajdować się zupełnie sam w takiej wsi, gdzie nie zapraszał żadnych kuratorów, bardzo piękną, literacką niemalże, nawiązującą też do takiej jakby mistyki, kontemplowania, nie wiem, przyrody. I tą taśmę nawinęła na takie, no nazwijmy to patyki. Ej, pokażcie. Tak? Co tutaj mamy? Proszę zobaczyć. Geometrycznie, proszę zobaczyć tamtą stronę. Co się dzieje? Mam na imię Dominik i uczestniczyłem w projekcie Artur 2016. Podobało mi się, jak musieliśmy pytać ludzi o drogę. Jak robiliśmy koszulki, animacje i robiliśmy zdjęcia i moim zdaniem nic nie powinno się zmienić. Lubię te zdjęcia z panem Sylwestrem, Mikołajem i panią Amagdą. Dzień dobry, mam na imię Dominik. Od kwietnia 2010 roku uczestniczę w zajęciach w projekcie Artur 2016. Na tych zajęciach podobało mi się to, że chodziliśmy po różnych galeriach, na przykład jak Galeria Miejska, Galeria w Łaźni, w Galerii Pionowej byliśmy, w Litera Grasa też. Podobało mi się też to, że chodziliśmy z panem Mikołajem, z panią Magdą i z panem Sylwestrem. Też mi się podoba to, że robiliśmy dużo zdjęć. No i to wszystko. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Bartek i od 2010 uczęszczam na projekt Artur 2016. Na tych zajęciach chodzimy po różnych galeriach, jak na przykład Galeria Litera Grasa, Galeria Pionowa, Galeria Miejska, Galeria Fotografii. I podoba mi się to bardzo i bym chciał, żeby częściej się odbywały. Chodzimy często w grupach z panem Mikołajem, z panią Magdą i z panem Sylwestrem. Dziękuję. Witam, nazywam się Michał i jestem z projektu Artur 2016. I świetnie, bawiłem się z panią Magdą i z panem Mikołajem i z panem Sylwestrem. I chętnie bym chciał uczestniczyć na następne zajęcia. I też chodziliśmy z panią Magdą i z panem Mikołajem i z panem Sylwestrem do Galerii Współczesnej Sztuki. Cześć, mam na imię Klaudia. Projekt Artur 2016, na który chodziłam, zaczął się w kwietniu 2010 roku. Polegał on na tym, że zwiedzaliśmy różne galerie, tworzyliśmy animacje, byliśmy w kościele świętego Jana, szukaliśmy galerii, pytając się ludzi, którzy przychodzili koło nas. Tworzyliśmy znaki graficzne na koszulkach, byliśmy w Parku Oliwskim i byliśmy też w galerii, w której były promienie ultrafioletu. Chciałabym w następnym roku uczestniczyć w tych zajęciach. Dziękuję. Cześć, jestem Nikola. Uczestniczyłam w projekcie Artur 2016, który prowadzili pan Mikołaj, pan Sylwester i pani Magda. Projekt zaczął się w kwietniu, a skończył się teraz, czyli w listopadzie 2010 roku. Podobało mi się jak chodziliśmy się pytać ludzi, gdzie znajdują się różne miejsca. Tworzyliśmy animacje, oglądaliśmy różne wystawy na galeriach.
A najfajniejsze było to, jak w dzisiejszych zajęciach różne pomalowane figurki świeciły się na kolorowo pod ultrafioletem. Jest to wszystko na naszej stronie internetowej www.artour2016.blogspot.com. Dziękuję. Cześć, nazywam się Klaudia i uczestniczyłam w projekcie Artur 2016, który prowadził pan Sylwester, pan Mikołaj i pani Magda. Te zajęcia zaczęły się w kwietniu 2010 roku. Te zajęcia bardzo mi się podobały. Chodziliśmy oglądać wystawy galerii, pytaliśmy się ludzi, gdzie znajdują się różne miejsca. Robiliśmy swoje własne dzieła, na przykład własne koszulki. Filmowaliśmy i robiliśmy zdjęcia w różnych galeriach. Najbardziej spodobała mi się galeria miejska, gdzie wyglądaliśmy jak wampiry. Chciałabym w przyszłym roku uczestniczyć w takich zajęciach. Dziękuję.